Nie wiem, czy zdarzyło się wam kiedyś w dzieciństwie, a może nawet w młodości, że ktoś w chwili, gdy się z kimś pokłóciliście, poczubiliście, że ktoś was postawił w takiej sytuacji, żeby się przeprosić. Przeproś, słyszałem nieraz. No, weźcie się, przeproście, pogódźcie się. I w tej sytuacji, trochę tak pod ścianą, wypowiadałem: przepraszam, albo tak, przepraszam. No i co? I zgoda? No i wiecie, że jak się człowiek tak przymusza do tego, to wtedy niekoniecznie jest prawdziwa zgoda. Co innego, gdy sam doszedłem do wniosku, że postąpiłem źle, że się źle zachowałem, że komuś przykrość wyrządziłem i postanowiłem dobrowolnie, samoczynnie wręcz, podejść do kogoś i go poprosić o wybaczenie, szczerze żałując tego, co zrobiłem. Wtedy już było inaczej. Wtedy było prawdziwe pojednanie. A jak się mają nasze relacje z Bogiem? Wielu ludzi publicznie pod wpływem jakiegoś sugestywnego ewangelisty albo gdzieś w jakimś kameralnym spotkaniu na prośbę przyjaciela, znajomego, kogoś, kto takie spotkanie prowadzi, wypowiada tak zwaną modlitwę grzesznika. Często powtarza tę modlitwę za kimś i niestety rzadko w wyniku takiej modlitwy następuje rzeczywiste pojednanie z Bogiem, naprawienie relacji. Po prostu wypowiada się pewne słowa, proforma i to wszystko. I życie się specjalnie nie zmienia i atmosfera serca się za bardzo nie odmienia. I tak jeszcze bardziej potem trudno, nie wiadomo, co z tym dalej zrobić. Co innego, gdy Duch Święty osobiście przekona człowieka o grzechu, o sądzie, o Bożej sprawiedliwości. O, wtedy następuje prawdziwa skrucha przed Bogiem, przed ludźmi, jeśli trzeba. I wtedy z serca płyną prawdziwe przeprosiny. Przeprosin nie można nakazać. Można próbować je nakazywać, ale ktoś, kto ma trochę oleju w głowie, wie, że to nic nie da rzeczywistości. Nie można ich nakazać. Dlatego, jak mówi Słowo Boże w 2 Koryntian 5:20, dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy albo prosimy, jak w Biblii Warszawskiej, pojednajcie się z Bogiem. Miejsce Chrystusa nie nakazujemy, nie przymuszamy, ale błagamy, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jeśli chodzi o tę kwestię uniżenia się przed Bogiem, kwestię pojednania się z Bogiem, to dwie ważne wstępne uwagi. Po pierwsze, pojednanie z Bogiem jest możliwe dzięki inicjatywie Boga, dzięki Jego łasce. Tego pojednania byśmy nigdy nie mogli osiągnąć, gdyby On nie wyciągnął do nas ręki w Jezusie Chrystusie. Gdyby On nie przejął inicjatywy. Byliśmy zgubieni, byliśmy w swoich grzechach, byliśmy zamknięci na Jego łaskę, ślepi duchowo, byliśmy martwi w swoim duchu, i nie mieliśmy żadnej szansy na pojednanie z Bogiem, gdyby nie On, gdyby nie Jego łaska. Wcześniejsze wersety mówią, 18 werset, 19, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa
I zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków. A to jest ta błogosławiona prawda o inicjatywie łaski Bożej, że Bóg w Chrystusie jedna ze sobą świat, że wyciąga ręce, że chce zgody, że chce pokoju, że chce, żeby człowiek wrócił do Niego, żeby był z Nim w relacji. Ale druga ważna wstępna uwaga jest taka, że pojednanie z Bogiem wymaga skruchy przed Bogiem i szczerych przeprosin. Pojednanie z Bogiem nie następuje automatycznie. Nie nastąpiło automatycznie wtedy, kiedy Jezus złożył ofiarę za grzech świata. Do tego, by to następowało, potrzebna jest indywidualna decyzja każdego grzesznika. Trzeba ukorzyć się przed Bogiem, trzeba zwrócić się do Niego, trzeba się do Niego przybliżyć, trzeba prosić Go o przebaczenie. I tutaj chciałbym, żebyśmy zajrzeli do pięknej przypowieści Pana Jezusa, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 15 od wersetu 11, gdzie Pan Jezus tak oto opowiada. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypadła. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko. Wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy, jak jeden ze swoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zwięty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się weselić. Właśnie w tej historii pojawia się najsławniejsza bodajże decyzja o przeprosinach. Wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Bracia i siostry, przyjaciele, Pan Jezus przez tę przypowieść wyraźnie powiedział nam, że Bóg jest wspaniałomyślny i nastawiony na przebaczenie. Taki jest Bóg, takie jest serce ojcowskie Boga. Już w proroku Izajaszu Bóg wzywał Izraelitów, którzy pobłądzili, którzy poszli swoimi drogami.
Niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępca swoje zamiary i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w przebaczaniu. Niech bezbożny, niech człowiek, który zbłądził, zrobił coś wbrew Bogu, robi coś wbrew Bogu, dłużej nie zwleka. Tak Bóg wzywał lud Boży przez proroka Izajasza. Pan Jezus, gdy przyszedł na tę ziemię i zaczął objawiać miłość Bożą, zaczął objawiać serce Boże, które jest pełne przebaczeniem, pełne miłosierdzia, nieraz to mówił, kiedy stanął gdzieś na wzgórzu oliwnym, patrząc na Jerozolimę, płakał nad jej losem i mówił: Jeruzalem, ileż to razy chciałem was zgromadzić, jak kwoka swoje kurczęta pod skrzydła. Ileż razy tego to chciałem zrobić. W jakich sytuacjach to robił? Wtedy, kiedy właśnie Izraelici odchodzili, rozpraszali się, szli za innymi bogami. Tak, ten obraz kurczaków mały. Kiedy kwoka chce te kurczaki jakoś razem zwołać? Wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie, kiedy lezą gdzieś tam, gdzie nie trzeba. Wtedy ona zbiera tam odpowiednio, je zwołuje, ma ten swój język i tam każe im schodzić się i tam zbiera je i okrywa tymi skrzydłami. I Bóg, widząc nas, widząc Izraela w tamtych czasach, nas dzisiaj, gdy gdzieś tam swoimi drogami pójdziemy, On tutaj w tym słowie, które powiedział Pan Jezus, daje świadectwo, że On jak ta kwoka chce nas zbierać, chce nas ochronić, chce, żebyśmy byli blisko, żebyśmy byli bezpieczni. Ale ażeby tak mogło się stać, to potrzeba, żeby każdy grzesznik ukorzył się przed Bogiem, okazał skruchę i przeprosił Boga za swoje postępowanie, za swoje grzechy, za swoją niewiarę, za brak modlitwy, za brak czasu dla Boga, za brak czytania Słowa Bożego, za brak społeczności ze świętymi, żeby przeprosił Boga za swoją obojętność, za to, że sercem zwraca się ku rzeczom tego świata, prawnie rzeczy tego świata. Skoro Bóg wyraźnie powiedział, że jest gotów wybaczyć nam nasze grzechy i wyciąga do nas rękę, to dlaczego tak wielu ludzi wciąż nie jedna się z Nim? Jak myślicie? Co się dzieje z nami? Czy chociaż On się nam objawia, gotowy do przebaczenia. Zaprasza nas. Jest jak ojciec tej przypowieści, którą czytaliśmy, który wygląda, który chce zobaczyć swojego marnotrawnego syna, zbłąkanego syna. Dlaczego? Pomyślmy o naszych relacjach międzyludzkich. Jak czasem w naszych kontaktach, w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół. Jak czasem to dziwnie się dzieje, że zdaje się, żeby można było bez większych problemów uzyskać przebaczenie. Wystarczyłoby tylko wypowiedzieć parę słów, a my milczymy, a my zostajemy w miejscu, a my czekamy, że On pierwszy wyciągnie rękę. A my czekamy na jakąś specjalną okazję, nie wiadomo jaką. Pojednanie, przebaczenie jest w zasięgu ręki. Wystarczyłoby tylko zagadnieć, ukorzyć się, powiedzieć: przepraszam, chciałem Cię przeprosić za to, co wczoraj czy przedwczoraj zrobiłem. Ale jakoś nie przechodzi nam przez usta. Coś nas blokuje. Zdarza się nam tak? Czy wymyślam sytuację? I potem jest także małżeństwo, że w rodzinie, że rodzeństwo, że mama i córka i tak dalej wchodzą obok siebie, mijają się i nie ma pojednania, nie ma komunikacji, nie ma radości w rodzinie.
tak podobnie się zachowujemy w stosunku do Boga bardzo często. Chciałoby się odmienić atmosferę, nastrój serca. Chciałoby się, żeby z Bogiem było wszystko jak trzeba. Chciałoby się, żeby była ta chemia, ta iskra, żeby była radość w kontakcie z Bogiem. A wciąż tkwimy w martwym punkcie. Tacy zawieszeni w próżni. Niby teoretycznie wszystko wiadomo, o co chodzi, ale nie ma kontaktu z Bogiem. Nie ma. No niby wszystko jak trzeba, ale nie ma. Dlatego dzisiaj w imię Boże błagam, proszę, zachęcam, abyśmy nie czekali, gdy tak się z nami coś dzieje, że nie ma rzeczywistej społeczności z Bogiem. Czy śpiewamy te pieśni, chociaż są piękne i pełne dobrych treści, ale one nie wypływają z naszego serca, że takie trochę machinalnie śpiewamy. Że bierzemy wprawdzie Biblię, ale ona nas nie porywa. Że zaczynamy się modlić, ale słowa gasną nam na ustach i nie ma następnych słów, i nie ma komunikacji. Mówimy tak, jak się rozmawia czasem z urzędnikiem, tak, nie? Do widzenia i to wszystko. Tak w tej relacji z Bogiem tak się dzieje. Gdy tak się dzieje, to dzisiaj wzywam, proszę, błagam, nie czekajmy, tylko zwróćmy się do Boga. Słowo Boże w liście Jakuba 4,8 mówi: zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyście serca, wy chwiejni. Okażcie żal, zasmućcie się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Uniżcie się, przyjdź, zapłaczcie nad sobą, zwróćcie się do Niego. Mamy w Biblii świadectwo człowieka, który bardzo zgrzeszył, który stracił, bardzo stracił w oczach Bożych przez to, co zrobił. I Bóg posłał proroka, żeby go napomniał. I gdy ten prorok przyszedł i mu powiedział, że Bogu się to nie podoba, co on robi, ten człowiek zaczął się modlić, zaczął prosić Boga o przebaczenie. Zaczął przepraszać. Psalm 51 zapisuje tę modlitwę Dawida po tym, jak zgrzeszył. Jak pokutował, jak się zwracał do Boga. I w 19 wersecie wydaje świadectwo. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie zgardzić Boże. Wiedział, co mówi. Bo gdy się tak pomodlił, gdy szczerze wyznał Bogu swój grzech, gdy poprosił Go o przebaczenie, gdy Go przepraszał szczerze, to coś się stało w jego sercu, że wróciła radość z Bogiem. Ta atmosfera dobrego kontaktu z Bogiem powróciła do jego serca. Radość powróciła do jego serca. I wiedział, że gdy przyszedł do Boga ze skruszonym sercem, Bóg tym nie wzgardził. I Bóg nigdy nie wzgardzi sercem skruszonym, który się zwraca do Niego, który się uniża. Chciałbym, żebyśmy trochę o przeprosinach pomówili tak praktycznie. Mówiąc o tych przeprosinach, myślmy o naszych relacjach międzyludzkich i naszych przeprosinach przed obliczem Bożym. Bo Bóg jest osobą, chociaż jest oczywiście osobą inną, jest Bogiem, ale jest osobą. Też chce takiego osobowego kontaktu, takiego zwrócenia się do Niego jako do osoby. Po pierwsze, gdy tak praktycznie chcemy podejść do sprawy przeprosin, pojednania, to nie wolno nam sprawy upraszczać. Niedobrze jest, byśmy tylko po prostu wypowiedzieli słowa przepraszam. Samo powiedzenie przepraszam niewiele zmieni, jeśli za tym nie stoi postawa, coś głębszego. Dlatego po pierwsze trzeba pomyśleć, jak bardzo zasmuciliśmy, jak rozczarowaliśmy osobę, którą potrzebujemy przeprosić. Trzeba trochę się zastanowić, pomyśleć. Jak się ta osoba czuje? Chcemy ją przeprosić. Widzimy, że trzeba ją przeprosić. Ale dobrze jest
wczuć się trochę w to, co ono może odczuwać w tym momencie. Jak się rozczarowała naszym zachowaniem, jaką przykrość jej wyrządziliśmy. Bardzo często jest tak, że ta osoba cierpi z powodu naszego złego zachowania. Nie tylko my się źle czujemy. I nie powinniśmy się skupiać tylko na swoim własnym samopoczuciu, że to jest dla mnie dyskomfort, więc pójdę i przeproszę i będzie. Trzeba pomyśleć, co ta osoba, wobec której zawiniliśmy, czuje. Jeśli chodzi o nasze relacje z Bogiem, to trzeba nam pomyśleć, że Jezus oddał za nas swoje życie. Jezus wycierpiał krzyż dla naszego zbawienia, dlatego, żebyśmy my żyli. Więc gdy my Go lekceważymy, gdy postępujemy po swojemu, gdy z innymi ludźmi postępujemy niezgodnie z Jego wolą, to Go zasmucamy, to zadajemy Mu ból, to ponownie czasem krzyżujemy jakby Jezusa Chrystusa swoim zachowaniem. Słowo Boże w 1 Tesaloniczan 5:9 mówi, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. On umierał po to, żebyśmy my teraz się tu trzymali, żebyśmy w każdych okolicznościach z Nim żyli, byli blisko Niego. Gdy odchodzimy, gdy robimy po swojemu, zasmucamy Go, że my swoim postępowaniem nie doceniamy, poniżamy Jego poświęcenie dla nas, Jego miłość, którą nam, dla nas okazał. Dobrze jest, zanim rozpoczniemy przeprosiny, postarać się zrozumieć, dlaczego zrobiliśmy to, za co będziemy przepraszać, za co przepraszamy. Dobrze jest się zastanowić, wejrzeć w siebie, dlaczego ja się tak zachowałem, że teraz trzeba przepraszać. Dlaczego? Co nam powodowało? Jakie to były pobudki? Dlaczego nie mogę tych moich pobudek użyć teraz w tych przeprosinach jako usprawiedliwienia, jako mojego usprawiedliwienia? Bo gdy zaczynamy się zastanawiać, dlaczego tak zrobiliśmy, że teraz trzeba przepraszać, to się okazuje, że nie kierowały nami wzniosłe pobudki, nie działaliśmy w imię jakichś wyższych celów wspaniałych i tak dalej, że najczęściej kierowały nami niskie pobudki, jakiś egoizm, jakieś zapatrzenie w siebie, jakaś złość, jakaś niechęć, jakaś zła emocja. I teraz nie można tego, okazuje się, wziąć i powiedzieć, no ja przychodzę, Cię przepraszam, ale mam tutaj takie szlachetne motywacje, chciałem się nimi usprawiedliwić. Dobrze jest to przemyśleć, dlatego, że to nam pomaga przyjąć właściwą postawę przed tym, kogo przepraszamy. Że nie przychodzimy do Niego z podniesioną głową. Nie stajemy tak, no przepraszam Cię. No dobra, przepraszam Cię, no i co? Tak nie będziemy się zachowywać. Gdy sobie uświadomimy, że działaliśmy z bardzo niskich pobudek, jest nam wstyd. Wtedy jest prawdziwie nam wstyd. Wtedy naprawdę żałujemy. Wtedy się potrafimy ukorzyć przed tą osobą. Dobrze jest postarać się o taką empatię w stosunku do osoby, którą będziemy przepraszać. Dobrze jest się zastanowić, jak ja bym się czuł, gdyby ktoś tak postąpił w stosunku do mnie, jak ja postąpiłem. Dobrze jest pomyśleć, gdy mamy przepraszać, właśnie o tej osobie, bo inaczej nasze przeprosiny będą brzmieć gołosłownie, będą puste, będą nieszczere. Gdy mamy przepraszać, też dobrze jest wiedzieć, że nasze błędy nie przekreślają nas na zawsze. Ewangelia o Jezusie Chrystusie daje nam podstawę, by myśleć z nadzieją o swojej przyszłości, by myśleć dobrze, by nie widzieć swojej przyszłości w czarnych kolorach. Gdy postanawiamy przeprosić, gdy postanawiamy zwrócić się do Boga z
ukorzyć się przed Nim, gdy mamy zamiar pójść do tych, których skrzywdziliśmy, których obraziliśmy, cokolwiek tam zrobiliśmy, to trzeba to wiedzieć, trzeba w to uwierzyć, trzeba być tego pewnym, że to nie jest tak, że jesteśmy przekreśleni na zawsze, że już nie ma dla nas nadziei. Wciąż jesteśmy obiektem Bożej miłości. Przepraszamy za to, co zrobiliśmy, a nie za to, kim jesteśmy. I to trzeba o tym pamiętać. To ważne. Bo Bogu nie chodzi o to, żebyśmy my stracili w ogóle nadzieję, że Bóg chce pojednania, wyciąga do nas rękę, ponieważ nas uznaje jako swoje stworzenie, jako wartość, jako osoby, z którymi chce mieć dobre relacje i dlatego wyciąga do nas rękę. I krew Jezusa Chrystusa, mówi Słowo Boże, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. On to przewidział, że będziemy w różnych takich sytuacjach i dlatego posłał Syna, który złożył ofiarę wystarczającą na wszystkie nasze grzechy. Gdy mamy przepraszać, to bardzo dobrze jest czasem nadać tym przeprosinom formę pisemną. Usiąść, potrudzić się trochę i sprecyzować to, co chcemy powiedzieć. Czy w modlitwie przed Bogiem, czy w rozmowie z kimś, kogo skrzywdziliśmy. Naprawdę, to jest rzadko praktykowane i może dlatego te przeprosiny są często takie powierzchowne, takie płytkie, takie pośpieszne. Czasem nie dochodzi do istoty tego, co powinniśmy powiedzieć w przeprosinach. Ponieważ powiedzmy jakaś tam sytuacja, rozmowa, ten, którego przepraszamy, wyciąga szybko do nas rękę i my nawet nie zdążymy powiedzieć, za co to przepraszamy, a on już nam przebaczył, już jest wszystko dobrze. A trzeba powiedzieć wszystko do końca. Trzeba. I dlatego warto jest, jeśli chcemy naprawiać relacje, napisać nawet to. Bo to daje świadectwo tej osobie, którą przepraszamy, że my mieliśmy czas pomyśleć o tym, że myśmy przemyśleli to, co zrobiliśmy, że nas to trochę gryzło, że nas to niepokoiło i my mamy to sprecyzowane, za co przepraszamy. I nawet jeżeli z jakiegoś powodu nie dojdzie do osobistego kontaktu, to jeśli mamy te przeprosiny spisane, to można je wysłać. Można wysłać mailem, można włożyć kartkę do koperty i wysłać. I wiecie, jakie to robi wrażenie, jakie to jest cenne dla osoby przepraszanej, że ten, który przeprasza, on to przemyślał, on zadał sobie trud, on to wyraził bardzo, bardzo konkretnie. Gdy mamy kogoś przepraszać, to trzeba konkretnie prosić o przebaczenie. W przeprosinach, prawdziwych, szczerych przeprosinach, nie ma czegoś takiego, że tak przyszedłem i już przez ten fakt, że przyszedłem, to już jakby przepraszam. Powinien to zrozumieć, że ja Cię przepraszam. A mi jakoś tak trudno przez gardło przechodzi słowo przepraszam. Więc ja tak tylko uśmiecham się do Ciebie, a Ty już powinieneś się ucieszyć, że ja Cię przepraszam. Nie. Szczere przeprosiny wymagają konkretnych słów i to wypowiedzianych z właściwą intencją, z właściwą postawą serca. Na przykład powinienem powiedzieć: przepraszam Cię, że źle o Tobie mówiłem, a nie stanąć i powiedzieć: przepraszam Cię za to, że źle o Tobie mówiłem? No niby te same słowa. Ale odbiór już jest inny. Trzeba swoje serce ukorzyć. Może czasem trzeba wyjaśnić, dlaczego tak źle postąpiliśmy, ale nie próbujmy się usprawiedliwiać, bo przeprosiny, prawdziwe przeprosiny nie znoszą czegoś takiego, jak samo usprawiedliwianie się w oczach tego, kogo przepraszamy. Żadna żona, żaden mąż, żaden rodzic, żadne dziecko, żaden przyjaciel, żaden brat i siostra nie odbierze naszych przeprosin w sposób właściwy, jeżeli my będziemy się sami usprawiedliwić. Przepraszając też,
trzeba powiedzieć o sobie przeproszonej, jak będziemy teraz postępować, jak zamierzamy uniknąć podobnych przewinień w przyszłości. Trzeba mieć jakiś plan, też przemyślany. Bo zbyt często się tak dzieje, że ktoś wypowiada szybko przepraszam, a następnego dnia robi tak samo. I powtarza ten sam błąd. I powtarza i przed Bogiem, i przed ludźmi. Trzeba pokazać jakoś, że się zmieniliśmy. Może uda się jakoś naprawić krzywdę, którą wyrządziliśmy. Trzeba zrobić coś miłego w stosunku do osoby, wobec której zawiniliśmy, aby dać świadectwo, że to nie są puste słowa, że my rzeczywiście głęboko przeżywamy tę naszą skruchę i chcemy pojednania, chcemy zgody, chcemy naprawienia relacji. No i drodzy, skrucha, taka postawa uniżenia, żal z powodu tego, co zrobiliśmy, okazuje się, że ma wartość w rozmaitych dziedzinach, nawet w procesie karnym, w postępowaniu procesowym. Gdy ten, który zrobił jakieś przestępstwo, okazuje skruchę, no to słyszycie, że to jest bardzo ważny czynnik w ocenie, ostatecznym wyroku, jaki zostanie na niego wydany. Na polu zawodowym, w relacjach towarzyskich, sąsiedzkich, w relacjach rodzinnych, a przede wszystkim przed Bogiem, gdy okazujemy skruchę i zaczynamy przepraszać, zmienia się atmosfera. Jest jakaś magiczna siła, coś niezwykłego, czarodziejskiego wręcz w tym, że przychodzimy i przepraszamy. Gdy trwasz w uporze, gdy pozostajesz w miejscu, a nawet wystarczy, że milczysz, to jest tylko gorzej. To jest coraz gorzej, bo napięcie narasta, bo problem zaczyna się jakby tak układać w głowie, w sercu. Staje się to jakąś taką normą, że Kowalski z Kwiatkowskim się mają przeciwko sobie, tam mają jakieś tego, że ta siostra z tą siostrą, to one tak raczej się omijają. Zaglądałem przez okno, jest w kamie, no to ja dzisiaj pójdę sobie na spacer zamiast na nabożeństwo, bo się jakoś ze sobą nie zgadzają. Gdy milczysz, gdy trwasz w uporze, gdy pozostajesz w miejscu, to według tego psalmu 51 twój duch się pogrąża. Nie odczuwasz Bożej obecności w swoim życiu. Zasmucony Duch Święty przestaje cię prowadzić. Tracisz radość zbawienia. Gasną w tobie dobre chęci. Stajesz się apatyczny. Jest coraz ciemniej w twoim życiu. Ale gdy okażesz skruchę, jak Dawid ją okazał, gdy odezwiesz się, gdy zaczniesz przepraszać, to horyzont zaczyna się przejaśniać. To robi się od razu inaczej. I zaczynasz odczuwać cudowny skutek szczerych przeprosin. Naprawdę to działa. Sprawdziliście to w swoim życiu? Widzę entuzjazm. Widzę, jak jesteście poruszeni, że tak to działa. Naprawdę tak to działa. Jest jakaś tajemnicza siła w tej postawie, że się ukorzysz, nie patrzysz, czy racja jest po tej, czy po tamtej stronie. Nie szukasz racji, tylko przychodzisz i mówisz, chcę cię przeprosić. Szczerze przepraszam, po przemyśleniu, tak jak żeśmy o tym mówili. I wtedy robi się jaśniej, jaśniej się robi. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wyzwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Pomyśl, za co dzisiaj trzeba by Pana Jezusa przeprosić. Pomyśl, czy nie trzeba go przeprosić za to, że tak nie mieliśmy dla niego czasu, że prawie się nie modlimy do niego, że rzadko zaglądamy do jego słowa. Czy nie trzeba go przeprosić za to, że tak marnotrawimy jego łaskę, że tacy jesteśmy zapatrzeni w sprawy tego świata,
że taki upór jest w naszym sercu, że go zasmucamy. Czy nie trzeba go za to przepraszać? Pomyśl, komu należą się przeprosiny z kręgu Twoich przyjaciół, znajomych, Twoich domowników? Przed kim winieneś okazać skruchę? Czy są takie osoby w Twoim kręgu? Bogu na pewno należą się nasze przeprosiny. Dlatego podejmij decyzję, wracam do Ojca. Powiem Mu: Ojcze, zgrzeszyłem względem Ciebie oraz względem ludzi. Od tego się wszystko zaczyna. Trzeba najpierw przeprosić Boga, a potem ze szczerymi przeprosinami zwrócić się do ludzi, z którymi ostatnio nie ma najlepszych relacji, albo o których wiemy, że chociaż oni są wspaniałomyślni w stosunku do nas i nie robią sprawy, ale cierpią z powodu naszego zachowania, smucą się z powodu naszego zachowania. Trzeba ich przeprosić nie dopiero wtedy, kiedy oni jasno to powiedzą: musisz mnie przeprosić, bo inaczej nie pójdziemy ani kroku dalej. Trzeba ich przeprosić, nawet jeżeli się uśmiechają do Ciebie i są dla Ciebie dalej życzliwi i wiele dobrego od nich masz, ale wiesz, a Duch Święty Ci objawia, że zachowałeś się, czy zachowujesz się nie w porządku w stosunku do nich, że nie jest to zachowanie godne dziecka Bożego. Gdy tak zrobisz, odczujesz cudowny skutek, odczujesz radość w sercu. Naprawdę tak będzie. Powstanie, bracia i siostry. Chciałbym prosić, żebyśmy teraz, zanim się będziemy modlić, posłuchali pieśni Syna Marnotrawnego do domu Zbyta Bóg. Pieśń napisana w 1889 roku przez Charlesa Gabriela, tego samego autora, który napisał pieśń Żyć tak jak mistrz mój zawsze by mnie chciał. Posłuchajmy. Mając w pamięci te wielkie, te sławne przeprosiny Syna Marnotrawnego, te przeprosiny, poprzez które Pan Jezus dał świadectwo, jaki jest dobry nasz Ojciec, jak jest nastawiony na przebaczenie. Niech nasze serce też dzisiaj zadrży przed Nim. Niech się skruszy. Niech zapragnie pojednania, naprawienia relacji. Nawet jeżeli nie zgrzeszyliśmy ciężko, jak to się mówi. Nawet jeśli nie mamy na swoim koncie jakichś wielkich przewinień, ale zwyczajna obojętność, zwyczajna apatia, bierność, gdy należałoby robić dobrze, zwyczajne zaniedbania, lenistwo, niech będzie dzisiaj przedmiotem przeprosin, aby nastąpiło pojednanie. Błagam, jednajmy się z Bogiem. On nas przeznaczył do tego, żebyśmy żyli w bliskości z Nim. Żebyśmy żyli w dobrej, kwitnącej relacji z Nim. Niech to dzisiejsze nasze rozważanie będzie zachętą dla Ciebie, dla każdego z nas, aby tak zrobić. Posłuchajmy i potem się będziemy modlić.